Serdecznie, Mariusz Wysocki, Planszolandia, gry planszowe na wideo. W dzisiejszym spotkaniu chciałbym przedstawić Wam laureata prestiżowej nagrody roku, Spiel des Jahres z 1999, klasyka, grę strategiczną Tikal. Ta gra została stworzona przez duet moich ulubionych projektantów, przez Kramera i Kislinga. W tej grze gracze wcielają się takich szefów wyprawy, którzy będą przemierzali gwatemalską dżunglę w poszukiwaniu właśnie Tikala. Tikal to było najważniejsze i największe miasto zamieszkiwane przez Majów od 600 roku przed naszą erą przez prawie 1500 lat. Gracze będą przemierzali Tikala w poszukiwaniu skarbów, w poszukiwaniu nowych świątyń. Będą przemierzali tajemnicze ścieżki. Gracz, który po czterech podliczeniach zdobędzie najwięcej punktów za skarby właśnie, za odkryte świątynie, za kontrolowane świątynie, po prostu wygra rywalizację. Tradycyjnie oczywiście pokażę Wam elementy, pokażę jak grać i zostawię opinię na temat tej gry. Zapraszam bardzo serdecznie. Tradycyjnie zobaczcie, co mieści się w tym sporej wielkości pudełku. Zanim pokażę Wam elementy, na uwagę zasługuje przede wszystkim pudełko. Wszystkie elementy mają swoje miejsce, segregacja wręcz wzorowa. Podstawowym elementem jest sporej wielkości plansza. Plansza, która symbolizuje nieodkrytą gwatemalską dżunglę. Ta plansza podzielona jest na takie heksy. W trakcie gry będziemy te heksy wykładali. W ten sposób ten obszar nieodkryty będzie się pomniejszał. W grze występują cztery rodzaje sześciokątów terenu. Pierwszy z sześciokątów to przede wszystkim dżungla. Gracze na dżungli będą mogli stawiać obozy. Obozy będą miały bezpośrednie połączenie z obozem głównym. Drugi heks są to skarby. Jeżeli wyłożymy taki heks, w zależności od ilości masek, które znajdują się w tym kamiennym kręgu, gracze muszą wyłożyć skarby. Te skarby podczas gry będą pozyskiwane. Jeżeli wszystkie zbierzemy, wtedy staje się zwykłą dżunglą i wtedy można na takim heksie postawić namiot, czyli nasz obóz. Kolejny sześciokąt terenu to są świątynie. Świątynie występują od 1 do 6 w takich nominałach. Gracze podczas gry będą odkrywali te świątynie, czyli odkopywali, nadawali im większą wartość, a także będą chcieli kontrolować obszar świątyń, a także same świątynie, ustawiając tam strażników świątyń. Jeżeli jesteśmy przy żetonach świątyń, mamy różne żetony od 2 do 10, dostać najwięcej jest 4 i 5, 10 mamy tylko jedną. Zasada jest taka, czym wyższy numer tych żetonów jest mniej. Kiedy wulkan zostanie wyciągnięty, następuje podliczenie punktów. Taki wulkan pojawi się 3-krotnie podczas gry. W lewym dolnym rogu planszy znajduje się główny obóz, od którego będziemy zaczynali naszą wyprawę. Mamy także dwie świątynie oraz dżunglę. Wokół znajduje się tor punktacji. Zestaw startowy gracza stanowi przewodnik, 18 członków wyprawy, 2 obozy, znacznik punktowy, a także znacznik, który używany jest w wariancie z licytacją. Przewodnik rusza się tak samo jak pozostali członkowie wyprawy, aczkolwiek wart jest 3 członków wyprawy. W pudełku znajdziemy także skarby, takie okrągłe krążki. Mamy 8 różnych elementów, po 3 w każdym rodzaju. Naszą dżunglę będziemy odkrywali za pomocą heksów. Jak widzicie, heksy mają oznaczenia literowe od A do G. Przed rozgrywką powinniśmy to posegregować, oczywiście te heksy posegregować i poukładać je w stos, czyli zaczynając G na spodzie, F, później E, D, C, B, A i w ten sposób tworzymy stos, który będzie brał udział w rozgrywce. Ostatnim elementem dla gracza to jest skrót zasad. To są zasady dwustronne dla wersji prostszej, a także dla wersji z licytacją. Te zasady później omówię, omawiając wszystkie akcje, które gracz będzie mógł wykonać. Pokazałem Wam wszystkie elementy. Teraz zaczynamy główne rozgrywki. Oczywiście wszystkie elementy segregujemy. Znaczniki punktacji dla graczy. Wszystkie znaczniki świątyń, skarby, heksy. I teraz rozgrywka jest bardzo prosta. Odbywa się zgodnie ze wskazówkami zegara. Gracz rozpoczynający ze stosu bierze heks, odkręca go
i powinien go wyłożyć na planszę. Nowo dokładany heks powinien być tak układany na planszy, żebyśmy mogli już z tych eksplorowanych, odkrywanych heksów po prostu na niego wejść. Na sześciokątach mamy takie kamienie ruchu i za pomocą tych kamieni ruchu będziemy mogli wejść na ten heks. Tu mamy możliwość wejścia, tu mamy możliwość wejścia. Pokażę Wam, jaki jest, nie jest dozwolony. Jeżeli dokładamy ten heks, w tym wypadku nie ma możliwości wejścia na ten heks, więc on jest źle położony. Byśmy musieli go położyć w ten sposób, więc mamy możliwość wejścia na heks, który został dokładany. Jeżeli gracz wyłożył już żeton ukształtowania terenu na planszę, drugą akcją, którą powinien wykonać, to jest wykorzystanie 10 punktów akcji w celu zbadania Tikala zgodnie z załączoną pomocą. I teraz pokażę Wam, jakie gracz może wykonać akcje i ile te akcje będą kosztowały tego gracza punktów. Pierwsza możliwa akcja do wykonania jest to wystawienie członka wyprawy. Można wystawić go w obozie głównym, a także w obozie, który został rozstawiony już w dżungli. Dzięki tej akcji gracz może także przestawić swojego pracownika z obozu głównego do obozu, który wcześniej ustawił, bez poruszania się po ścieżkach. To jest takie tajemne przejście z jednego do drugiego. Kolejną akcją, którą gracz może wykonać, to jest poruszanie członków wypraw. Gracz, płacąc jeden punkt akcji, może przejść jeden kamień ruchu, czyli tak naprawdę patrzmy, z obozu głównego na heks płaci jeden punkt ruchu. Jeżeli by chciał innym członkiem wyprawy w ramach swojej rundy przejść raz, dwa, trzy, płaci 3 punkty akcji, czyli w sumie 4. Dalej idźmy. Jeżeli by chciał wejść z tego heksu dżungli na żeton świątynny, musi zapłacić dodatkowo 3 akcje, czyli gracz może poruszać dowolnymi członkami swojej wyprawy w ramach 10 punktów akcji. Oczywiście przewodnik traktowany jest tak samo jak zwykły członek wyprawy. Inną możliwą akcją, którą gracz może wykonać, jest odkrywanie poziomów świątyń. Oczywiście podczas podliczania punktów liczy się wartość, która jest na świątyni. W tym wypadku, jeżeli byśmy podliczyli, gracz czarny by uzyskał 2 punkty. Ale jeżeli posiada co najmniej jednego członka wyprawy, może to być zwykły członek wyprawy, bądź też przywódca, może on podnieść wartość tej świątyni na wyższą i tym samym przy podliczaniu punktów już by zyskał więcej punktów. Podczas jednej tury gracz może podnieść 2 poziomy, ale oczywiście musi na każdy poziom mieć jednego pracownika wyprawy. No, akcją, którą gracz może wykonać, to jest zabranie skarbów. Jeżeli gracz dotarł na taki heks, może zabrać skarb, ale musi mieć co najmniej jednego swojego pracownika, bądź to jest przywódcę na takim heksie i zabiera ten skarb, kładzie go odkryty przed sobą. Może podczas swojej rundy odkryć 2 takie skarby. Kolejną akcją to jest wymiana skarbów. Gracz może wymienić jeden ze swoich pojedynczych skarbów, jeżeli coś mu nie pasuje. Wymienia go po prostu ze swoim zebranym graczem. Nie można rozbijać dwójek ani trójek i gracz, z którym była wymiana, musi się na to zgodzić, nie może od tego protestować. Pozyskiwanie skarbów jest bardzo ważnym elementem tej rozgrywki. Za jeden pozyskany skarb mamy 1 punkt. Jeżeli mamy parę, to już mamy wtedy 3 punkty. Jeżeli mamy trójkę, to wtedy jest 6 punktów. Postawienie obozu. Obóz można postawić na dżungli albo też na heksie skarbów, w których wszystkie zostały już zabrane. Można postawić 2 obozy podczas gry. Umieszczenie strażnika świątyni. Jeżeli gracz ma największą siłę na danym heksie, świątyni oczywiście, może w tym momencie ustanowić strażnika świątyni. Wtedy stawia po prostu swojego członka wyprawy na takiej świątyni, tym samym blokuje tą świątynię, już nikt nie będzie mógł ją rozwijać i zajmować, a tym samym członkowie, którzy byli na tej świątyni, odpadają z gry, po prostu odkłada się ich do pudełka. Tym samym gracz przy każdym podliczeniu będzie uzyskiwał 5 punktów. Jeżeli podczas gry któryś z graczy wyciągnie żeton wulkanu, to znaczy, że jest czas na podliczenie, ale zanim będzie podliczenie, odkłada żeton na bok, wykonuje standardowe 10 punktów akcji i wtedy następuje podliczenie. Później, zgodnie z kozłkami zegara, każdy z graczy robi tak samo. 10 punktów akcji i robi podliczenie. Na punkty składają się 2 elementy.
Żetony skarbów. Gracz czarny uzyskał w tym wypadku ma parę, uzyskał 3 punkty. A w pierwszym podniesionym heksie gracz czarny ma przewodnika i członka wyprawy, czyli ma 4 swoich ludzi, czyli ma przewagę, uzyskuje 2 punkty. W tym wypadku największą siłę ma gracz pomarańczowy, on dostaje 1 punkt. W przypadku remisu żaden z graczy nie dostaje punktów. Na tym heksie świątynnym 3 punkty za odkrytą świątynię uzyskuje gracz pomarańczowy. Na tym heksie gracz czarny ustanowił strażnika świątyni, uzyskuje 5 punktów. Jeżeli punkty zostały podliczone, gracz, który wyciągnął żeton wulkanu, kładzie ten żeton na planszę, wykonuje normalnie 10 punktów akcji, po czym wszyscy wykonują akcję zgodnie ze wskazówkami zegara. Jeżeli podliczymy wszystkie heksy świątynne oraz skarby graczy, wyniki odzwierciedlamy na linii punktów znacznikami. Kiedy na planszy się pojawi ostatni heks, a gracz zużyje 10 punktów akcji, następuje końcowe podliczanie. Końcowe podliczanie odbywa się tak samo według takich samych zasad, jakich przedstawiłem. Jeżeli wszyscy gracze rozliczą swoje punkty, gra kończy się. Wygrywa gracz, który ma najwięcej punktów na torze zwycięstwa. Zobaczyliście, jak wygląda Tikal. Teraz tradycyjnie kilka słów na temat tej pozycji ode mnie. Przede wszystkim punkt pierwszy, wykonanie. No, trzeba powiedzieć, że Tikal wykonany jest bardzo solidnie i porządnie. Duża plansza wykonana z grubej tektury, tak samo jak żetony ukształtowania terenu. Bardzo grube, drewniane elementy. To wszystko powoduje, że gra, myślę, będzie służyła długie lata. Ale oprócz tego solidnego wykonania, przede wszystkim klimat. Tak została zaprojektowana, że oddaje bardzo dobrze klimat tej wyprawy, tej eksploracji gwatemalskiej dżungli. System wykładania tych heksów powoduje, że tak naprawdę gra co rundę, co turę zmienia się i tak naprawdę odkrywamy tą gwatemalską dżunglę. No, klimat aż kipistej gry. Mechanika. No, co trzeba powiedzieć, że mechanika no w sumie jest bardzo prosta. Ten 10-punktowy system akcji jest prosty, aczkolwiek trzeba powiedzieć, że początkujący gracze na początku gry mają taki paraliż decyzyjny, bo jest kilkanaście akcji do wykonania, czy kilka akcji do wykonania. Gracze nie wiedzą, czy mają skoncentrować się na strażnikach, czy walczyć o skarby, czy walczyć o świątynię, czy mają się rozpraszać. Także tutaj, mimo prostej mechaniki, projektanci zawarli naprawdę dużo możliwości i dużo strategii. Można wybrać sobie kilka strategii, którą gracz będzie podążał. W grze występuje także taka interakcja negatywna. Występuje ona przy wykładaniu tych heksów na planszę, głównie przy 3-4-osobowej rozgrywce. Gracze blokują dostęp innym graczom do skarbów, do świątyń. Taki element, który w zasadzie z jednej strony wymusza od innych graczy wykonanie większej akcji, a z drugiej strony też taka strategia, można powiedzieć, utrzymania swojej pozycji. No, gra, trzeba powiedzieć, że jest bardzo dobrze grywalna, spisuje się bardzo dobrze zarówno w dwu, jak i 3-4-osobowej rozgrywce, no, z naciskiem oczywiście na 4-osobową rozgrywkę. Aha, jeszcze zapomniałem dodać, że ten system 10-punktowych akcji, no, niestety też ma swoje wady. To jeżeli mamy takich graczy, którzy lubią wszystko liczyć, przeliczać, myśleć, to może to znacząco opóźniać rozgrywkę. Także no, moim zdaniem gra jest bardzo grywalna. Naprawdę dzięki tym losowaniu tych heksów gra wygląda za każdym razem inaczej. Aczkolwiek można ją dedykować też graczom zaawansowanym. Można tu zastosować system z licytacją. Nic nie mówimy o tej licytacji. Gracze zamiast wykładać ze stosu, wykładają określoną liczbę heksów, licytują te heksy kosztem punktów i wykładają świadomie te heksy na planszę. Także tutaj mamy ograniczenie losowości. Grę polecam początkującym, zaawansowanym. Myślę, że to jest taki kanon gier strategicznych. To nieprawda, że gry strategiczne, stare gry strategiczne są złe. Tikal tu jest tym potwierdzeniem i stwierdzam, że to jest jedna z lepszych pozycji nagrodzona prestiżową nagrodą Spiel des Jahr. Zapraszam, zagrajcie, spróbujcie. Myślę, że gra jest godna uwagi. Marek Wysocki, Planszolandia. Tyle, jeżeli chodzi o podcast Tikala. Zapraszam na kolejny.